Towarzyszymy grupie ludzi, którzy pragną zdobyć prawo jazdy. Obserwujemy ich sukcesy i porażki. Jesteśmy z nimi podczas jazd, a także poznajemy ich życie prywatne. Część trzecia. Dies diem docet. Dzień uczy dzień. W poprzednim odcinku widzieliśmy, jak Benek podczas jazdy popełnił kardynalny błąd. Tak, zatrzymaj się. Ja się zatrzymam. No, właśnie zatrzymam się. Dobra, Benuś. Teraz masz to, czego chciałeś. Co? Cofaj do tyłu. I w lewo wyprostuj koła. Wyprostuj w lewo, wyprostuj w lewo. Teraz pójdziesz wycierać znak, którego nie widziałeś. Masz matkę, widocznie jest brudny, nie? Nie, dobra. Pedałuj! Powiedziałam. Nie ma. Dawaj. Ja poczekam. Cały. Jeśli popełniasz przestępstwo, musisz liczyć się z tym, że znajdziesz się w sądzie. Dotyczy to również wykroczeń drogowych. Ula, która na co dzień pracuje jako suwnicowa, wie o tym doskonale. Raz w tygodniu zamienia strój roboczy na togę ławnika. No i teraz nie wiadomo właśnie, czy ta sprawa będzie. Ta ostatnia o 15 czy 15.15 ma się nie, znaczy się będzie bezławnicza. W którą stronę pojedziemy, Grzesiu? A w którą chcesz? No ja nie wiem. Poprzednia jazda Uli była trudna i kosztowała ją wiele nerwów. Nie załamała się jednak i pojawiła się na kolejnej z postanowieniem przełamania swoich słabości. Dobrze ci jak na razie idzie, Usia, a także się było. Dobra, za dużo kręcisz. Już w prawo odbijaj, już odbijaj. W prawo jeszcze, bo musisz tu i stop. Kurde, ja, no. Tego puść, kurde, bo no kurde. Jak mu auto jechać, jak ci mierzyńczy? Dobrze, no zapolej. Tyle niepotrzebnych czynności robisz. No, gazu trochę, spuść ręczny, spuść. Całkiem. I teraz puszczę sprzęgło. Trzymaj. O, no. Och, Andzia. Poszło. Dwójka, ty, bo rozwarliś mi ten silnik. Sprzęgło. Jest na dole, sprzęgło. Łomień ten gulit, no. Uważaj, zaś jest, ale lekko, tak, jak z daleka tego, to wtedy nie musi być tak mocno, uh-huh. I no bo... Bóg i nie powiedział, to już mnie wyrąbało. Życie w rodzinnej wsi Benka płynie ustalonym torem. Innym kursantom nauka wypełnia każdą wolną chwilę. Benek zawsze znajduje czas na spotkanie z przyjaciółmi. Co chcesz? Pięć. Nie wiem. Zaraz będę wiedział. A ty jedziesz? Nie wiesz. A jaka jesteś? No, na razie. To się mama ucieszy, że jej córa nie grzeszy. To się mama ucieszy, że jej córa nie grzeszy. W koszuli, bez majtek. Bez majtek! Jak jocie teraz rosnę. Jedziemy prosto? Tak, jedziemy prosto, nie robisz błędów. A jak myślisz o tym aucie, to walisz jeden byk za drugim. Usia. No to co jeszcze śpiewamy razem? Bez gazu, kręcisz to. Bez gazu. Odbijesz, bo po... Oj, kurde. Uśku. Co ja zrobiłam? No patrz, co no, pokrawił, no. Zapol. Ale sprzęgło. Spokój. No, dobra. Spoko, no. Teraz już wiem. No. Że jako plamę ostatnio dałem? Musiałem mieć tablicę czyścić. Zakaz wjazdu. Jak się na znaka nie znosi? Co? Jak się na znaka nie znosi? Nie to, że nie znam. I no to, że kurde, znak był za daleko ode mnie. I nie zauważyłem go. Masz.
na przygoda o mnie. Jaka karta? I ona była moja. Koniec? No, ile? 150. 150. Dobra, jedź, bo muszę pisać. 50 razy sprzęgła do D. Z początku wszystko było ok, ale później jak się teraz zapomniał, no ona karę mi sprawdził. I teraz ta kara muszę pisać. Umiejętność jazdy samochodem to nie tylko odporność na stres, precyzja, ale także troska o innych. Ewa z pewnością posiada tę cechę. Od kilku lat jest pielęgniarką w pogotowiu ratunkowym. W czasie wyjazdów Ewa denerwuje się, wiedząc, jak nieostrożni są kierowcy, którzy nie zwracają uwagi na karetkę. Odruchowa u niej dbałość o innych objawiła się już na początku pierwszej jazdy. Jeszcze trochę, przytrzymaj i gazu, a sprzęgło zdejmij, ślicznie, i zatrzymaj się, tak, jeszcze raz. Proszę pasy zapiąć. Dobrze, za chwilę, no, gazu i puszczaj sprzęgło i stop. Proszę zapiąć pasy. I ruszę jeszcze raz. Ja mam tylko rurkę ustno-gardłową ze sobą. Nigdy więcej nie patrz na mnie takim wzrokiem. Nigdy więcej nie miej takich oczu. Nigdy więcej. Duś. No, tu stop. Ale jeszcze jedziesz. Jeszcze do środka, śmiało, na tej jedynce. I no, przepuszczasz tych, co jadą. Stop. Tak. O Boże. Coś chyba źle. Ty. No zobacz, jak oni się czają. No dobrze. I teraz sobie jedziesz. No, bo ty już jedziesz, ale teraz już jedź. Nigdy więcej nie patrz na mnie tak jak dziś. Ty skąd pochodzisz? Z Jarocina. A z Jarocina? Bez też tylko raz śpiewano Usia z Jarocina. To bym musiał jakiegoś rocka zaśpiewać. Nie, wiesz co ci powiem, to chyba, że coś nie mena albo... A no tak, no. To. Też bym mógł. Dziwny jesteś! Ale cholernie! Świat ludzki wciąż, który aż ty mieści się wiele zła. I dziwne jest to, że od tylu lat człowiekiem gardzi człowiek. Ale ty mną nie gardzisz, prawda? A skąd? No. A dlaczego? I vice versa. I teraz tak. Zadanie było domowe. Odrobione? Odrobione! Co miałeś zrobić? 50 razy napisać sprzęgło do dechy. A czy to umiesz zrobić? No, zobaczymy. Dobra. Masz 50. Zaliczone. Zaliczone. Okay. Dobra. No to w takim razie ruszamy. Dobra. No. Odmówiłeś zdrowaśkę? Jedziemy. A to krótko jedziemy. Nie, ale to są... To są nerwy? Co się... Nie, co się stało dzisiaj? No nie wiem, a może inaczej, inny samochód? Chyba. Kurczę, no. W każdym aucie Benek inaczej chodzi sprzęgło. I ty musisz wyczuć to sprzęgło. I pamiętaj o zadaniu domowym, bo jak zrobisz byka, to piszesz 200 razy. 200? Tak. I w kolumnie takiej jednej, sznureczkiem. Sznureczkiem? Tak. Teraz będę musiał jakiegoś znaleźć do pisania. A to pisałeś ty? To pisałem ja. No, jeszcze sprawdzę, czy to jest twój charakter. Tu na koniec lekcji mi jeszcze napiszesz 51 raz i sprawdzę, czy to ty. Za każdym razem mogę to pisać, bo pisałem dużymi literami. Gałganie, jak ty tutaj. To jest moje. To jest twoje? Oczywiście. Dobrze. Na słowo nikt mi pani uwierzy. Słowo harcerza. Tak. Dobra. A byłem harcerzem? No widzisz.
No, bo ja chcę z tobą na miasto. Nie, nie, nie. Żadne miasto. Ewunia! Ja się muszę najpierw nauczyć tu jeździć. Dobrze, no to wciskaj sprzęgło. Myśl, kobieto, myśl. No właśnie. Proponuję już tutaj skończyć te wycieczki tutaj po tych dziurach i pojechać trochę. Zobaczysz, jak ci będzie dobrze. Nie! Ale wszyscy jechali. Nie! Niektórzy to... No ale nie trzymaj sprzęgła. O, i ty chcesz ze mną jeździć? No bo nie myślisz teraz. Nie, nie myślę, to jest prawda. A no właśnie. Zatrzymaj się równo z ich samochodem. Z ich samochodem. Tak. No, dobra, tylko... No elegancko jest. Tylko czemu ja przez szybę mam wylecieć, to nie wiem. Proszę zapiąć pasy! No dobra, już zapinam, no. Bądź grzeczna, no ale jeszcze ja tutaj powinna być poduszka. O cholera. Dobra. To teraz jedziemy. Ja już jestem zapięta. Nie, ja nie jadę do żadnego miasta. Niegrzeczna. Nie. Dlatego jedzie w nagrodę. Nie. No. Najpierw proszę tam. Ewuniu, wiesz jakie to jest trudne? Co ty? Ja chcę łatwiejszej dla ciebie rzeczy. To jedziemy na... Jechania po skrzyżowaniu. Na Kozielską. Tak? Znasz Kozielską? To jest tragiczne. Nie, nie na Kozielską. Na Toszecką. Dobrze, Toszecką, na Toszecką. Do potem... Łabęd, na Portową i wrócimy. Bardzo ładna trasa. Nie, nie. No. Nie. Mrugaj w lewo. Nie. Jedyneczka, niunia, dawaj. Jedziemy. Zobaczysz, jak ci będzie dobrze. Jedź. To ja, no. Ja. Dawaj, dawaj, matka, bo ja o czwartej muszę kończyć. I tu się wow, jako góra. I w lewo pogadamy. No i no bez paniki. Joś się zabija, akurat nic nie jechało. No. Tyś jest normalnie dziecko szczęścia, ty. Wiesz co, sam... Stop, Uśko, ale stop. Poćwiczymy trochę zręcznego, no. Sprzęgło i stop, no. Śmiało. Bo mamy okazję. O. Jezusie, no. O, jedynka. Dobra, o. Dobra. Jedynka i no szybko, bo to jest druga, wiesz. No. Dobra, teraz ręczny. Nie tyle gaz, woros. I puszczo sprzęgło, puszczo. Nie poszło. To na sprzęgle się skup, Usia. Na sprzęgle, no, uważaj. Popuść trochę sprzęgło, jeszcze troszkę. Czekaj, ja sobie chwycę ten hamulec. No. Nie gazuj tak, nie gazuj tak, nie gazuj tak, nie prawo, no. No, dobra, o. Teraz ręcznie pójść, bo będzie i puszcza sprzęgło gaz. Ale sprzęgło pomału. Ja to wczoraj ćwiczyłam i dziś nie umiem. No, wciś sprzęgło. Zapol. Z tobą mi się zdaje lepiej śpiewać, jak jeździć. A, i będzie to dobrze, i to będzie dobrze. No, ja mówię. No. Trzymaj, no, tak. Czekaj. No, i spójrz ręczny, i puszczę sprzęgło. Czułaś, jak ja ci ty... Mhm. O, tak to ma być, a nie tak zaraz, no. Kolejność czynności ruszania zręcznego. Sprzęgło? Tak. Ręczny do góry. To już masz. Ale ręczny, zaraz, o, tak. No, to sprzęgło, poluzować. Sprzęgło popuszczać, gazu i zgasło. No widzisz? Bo ja... Jeszcze raz to sobie powiedz, no. Nie, ja nie powiem denerwuj. I sobie zrobię to tak, zgoda? Do... Dobra. Dobra? Okej. Okay. I światło się zmieniło. Wiem. Zdążyłem zauważyć. Jak zaczyna szarpać, to już jest źle, bo już to gaśnie. To już gaśnie. I tak... Bo jak ja zacznę szarpać tobą... Dobrze. Dziadu... ale... Jeszcze jedna cecha ułatwia prowadzenie samochodu. Brak tremy.
Tadek zbyt długo występuje na scenie, żeby przejmować się uwagami i złośliwymi opiniami innych. Poty musisz wytrzeć swoje, bo jedziemy teraz na miasto. Jezus Maria. Czyli tak, wiesz na czym polega ruszanie. No wiem. Wiesz na czym polega kręcenie kierownicą. Tak. Proszę bardzo. To jest jedno? Wrzucasz kierunkowskazy, wszędzie się rozglądasz i ładnie jedziemy. Dobrze. To możesz wielokrotnego mieć użycia. Jadę. Jadę. Ludzie chodzą. Wobec tego zwiększasz... Ostrożność. Uwagę. No, uwaga. Tak jest. Światło będą. Tak. Czyli ja się ustawiam jak najbliżej tej prawej strony i teraz już daję... No to ustaw się przy prawej. Tak, ja ci pomogę. Dobra. I po prostu... Pójdź sprzęgiełko, jedziemy. Ja już za ciebie zrobiłam. Dawaj gazu, dawaj gazu, dawaj. Ale tak. Czy ja ci powiedziałam pójść sprzęgło? Nie. Tylko dodać gazu, nie puszczając sprzęgła? Tak, pół sprzęgiełko masz trzymać. Dobra. No facet. No gamonia. Jest, jedź. Za tramwaj, Jezus Maria. Daj gazu troszeczkę, delikatnie i jedzie. Widzisz, jak się ludzie denerwują? Ciekawe. Nie rozumieją tego, że się uczysz. Jezu, Iwona. Dzień dobry, panno Iwonko. No widzisz, tak żeś ją zestresowała, że działa się na psa patrzała, a ona się na mnie miała patrzeć. Jedź w prawo, fajnie. I w lewo. Ty! Zgupiłam znowu. Ale widać, że jest lepiej, no. Wiesz, przede wszystkim nerwowo już tam nie ma. Jestem odprężona, ja, nie? Ja? Dzień dobry. No, spytaj się instruktora, to ci powiem. Córka Uli rok temu zrobiła prawo jazdy. Dawno jednak nie siedziała za kierownicą. Postanowiła sprawdzić, czy umie prowadzić. Ja, siadaj pies, siadaj z psem. Niech cię pilnuje, chodź, bakuś. Zaraz zobaczymy. Czy mogę do pani po imieniu mówić? Bo jak mam jego... Tak, bardzo mi miło. No, wypadł to Fifi. To Fifi, najlepszy Fifi, to Fifi. Ej! No! Iwona! No co? No ale co ty... No? To, dobra, ty chcesz, no, tu jest. Ty chcesz ze mną zaro w las wjechać na pierwszej lekcji? A jak ty się wiesz, rzuca tam? Nie, czekaj, więc tu jest... Aha, tak, a ja tak nie miałam. No. No, o. Iwona, kiedy no, daj ręczny. I kręć w lewo, bo tam... Nie, ta, w lewo, ta, no. Ale bardziej się ty... No, rostu i rostu, no. No. Puszczasz te sprzęgło, o. Uważaj, co mi do hasioka nie wiedziesz, dobra? Dobra, już mam. No. I teraz wyjedź tu. To Fifi! Delikatnie, no. Wolni, dziełka, wolni. Dobra, no! No ty! Ty. Okazało się, że najwięcej przyjemności z tej jazdy czerpał pies, który znajdował się pod fachową opieką instruktora. Tylko nie pod prąd, nie pod prąd! Nie! No ale Benek, no pod prąd jedzie! Kurde, no widzisz jak ci zamrugał? No cofaj, tu nie ma czasu! Kręć w lewo! Przecież to nie żarty! Jezu kochany człowieku, przecież jak ty jedziesz? Kręć w lewo. Skręcaj na lewy pas. Trzymaj kierownicę. Nie, ale no co dzisiaj ze mną? Prosto jedziemy. Zmieniaj pas. Znaków nie widzisz? O, gałganie. A światła widzisz? Tak. O, mój. Co tak ostro? No. Panie bracie, cholerny świat. To znaczy, że źle stanąłem przy tym pasem za blisko? Oczywiście, jasne. Za blisko pasu. Ale nie było takiej linii takiej, tej, co jakie? Czasem jest. Że tu to jest ta linia właśnie, na której się powinno zatrzymać. Jaka linia? Gdzie tą linię pokazujesz? Tak mi się wydawało, że to ona czasem... tam ma być? No nie. Gdzie ma być dla ciebie?
Tu? No. A to na niej stoję? Przejechałeś. Aha. Raz zjadę. Prosto. Ale tu jest znak stop, czy ja muszę się zatrzymać na nim? No. Dwoja! Nie, nie muszę. Jedź! Gałganie! Jakie było światło? Bo światło było. O! Zgasło mi teraz? Ty łobuzie, co ty robisz? Rura! Szybko, bo się światło zmieni i nie zdążymy. Tadzieńko! No. Ja nie obudziłeś się jeszcze? Widocznie. Strasznie mi przykro. O! Ale dam czad. Nie, bo w tym momencie ja już światło minąłem. Nie wiem, dlaczego sobie pomyślałem, że już mnie nie obowiązuje. A teraz widzę przed sobą znak. Krótką masz pamięć. Dlaczego? Minąłeś zielone i zapomniałeś, że było zielone. O, Tadzieńku, może cukiereczka ci dać, będzie ci lepiej, co? Osłodzę ci życie trochę. Dam ci cukiereczkę. Ja tu mam takie witaminki. Wiesz, jak się częstuje kierowcę? Nie wiem. Z rączki. Dobrze. Będziesz jadł z mojej rączki. Dobrze, zwłaszcza, że tam przede mną różne rzeczy się mogą wydarzyć. Proszę. A to za drzewa wyskoczy pieszy. Proszę uprzejmie. Dziękuję. Oj, idziesz. Bo ty nie masz czasu na papierki. Bo byś w drzewo wjechał. No. Teraz masz witaminki. O, więc... od razu lepiej widzę. O, widzisz. Pamiętam no. Czterech palcernych tam. Też Gustling, tak było? Tak, Gustling dał Tomkowi kwaśne cukierki, żeby lepiej w ciemności widzieć. No, widzisz. Możesz jechać. Nie. No jedź, Ewa, bo nie wyjedziesz nigdy. Jedź, puść hamulec. Nie, bo tam coś... No, ale czemu musisz to? Mnie słuchać. Cicho. No czemu to mi kurka wodna? Stój tu. No puść hamulec. Już puściłam hamulec. No, to puść trochę sprzęgło. No. Puść, bo trzeba trochę zjechać, bo nic nie widać. O. Ale on będzie skręcał i mnie no. zahaczy. Nie. Nie zahaczy. Ja mam relaniu, jakbyś chciała. Dobrze. Za chwilę chyba będę musiała skorzystać. Już nic nie będę wiedziała, co się dzieje. Ty chłopie, dobrze. Teraz nie wiesz, po co tutaj przyjechałeś, że ja jadę. Puścimy go? No pewnie, że go puścimy. No, ja wszystkich puszczę. Dobra. Tylko za chwilę już jedź. Dawaj, gazu jedziemy, Ewa. Gazu, gazu. Nie mogę jechać, bo tam jedzie autobus. O, mi coś tutaj... O, no, Boże! Puszczają cię! Jedź! Dzięki ci, panie! I temu też dzięki! Kurde, aleście dobrze nam zrobili, chłopcy! Czemu to mi tak buczy? Czy ja mogę na dwójce? Tak. Światełka. A się czerwona zrobiłam? Z wrażenia? No, aż purpura. Czy może tak się za policzki nie łap, bo kto będzie kierował? Cicho, teraz. Tam kręci. Światła. Te znaki są, wszystko jest, przejście dla pieszych jest, ludzie stoją na przejściu dla pieszych. Ile masz dzieci? Dwójkę. Nie wchodźcie jakie mi duże? Na ten, na pajasy, bo was zastrzelę. Duże? Jakie duże? No jeszcze daj mi tu. Jedynkę teraz. Cztery. Tak. Gazu. Nie wchodź, facet, bardzo bo cię zaraz rozjadę. Dawaj dwójeczkę, Ania. Jakie duże masz dzieci? 10 i 8. Chyba. Chłopiec. O, policjant! No i zatrzymuje cię. Czy pierwszy wyjazd Ewy na ulicę miasta będzie zagrożeniem dla innych? Przekonacie się o tym w następnym odcinku. Przypominamy, że niniejszy serial nie jest serialem o charakterze edukacyjnym.